Beata Mikołajczyk, kajakarka UKS Kopernik Bydgoszcz. Jakie wrażenia z udziału w pierwszych nieoficjalnych mistrzostwach Polski oraz pierwszy Puchar Polski Kajak Pro? Myślę, że zawody jak najbardziej potrzebne, ponieważ zimą nigdzie nie startujemy i, że tak powiem, no jest coś ciekawego, co można zrobić. Myślę, że pomysł rewelacyjny. Co do przygotowania, no to zawody się jeszcze nie zakończyły, więc ciężko powiedzieć cokolwiek. No myślę przede wszystkim, że pomysł jak najbardziej trafiony. Organizacja zawodów spełnia oczekiwania zawodników? Na razie powiem szczerze, że miałam mały problem techniczny w przedbiegu na 1000 metrów. Nie wiem, co było powodem. Że tak powiem, w naszym slangu kajakowym były lekko luźne linki, więc no wiosłując ja nic nie płynęłam, nic się ta moja łódka na ekranie nie przesuwała. Na pewno mogę powiedzieć, że do tych zawodów podeszłam całkowicie z marszu, w ogóle nie trenując na ergometrze. Wprowadzenie tego typu zawodów do kalendarza kajakarzy w Polsce byłoby dobrym rozwiązaniem na najbliższe lata? Myślę, że tak, no, byłoby to coś ciekawego. Zawodnicy mogliby w trakcie sezonu się również sprawdzić, nie tylko czekać do lata, bo ciężko jest cały rok trenować, tylko latem się ścigać. Natomiast czy żeby to przekładać gdzieś tam na system kadrowy i wybierania kadry spośród ergometrów, no to myślę, że nie byłby to dobry pomysł, ale same zawody są dobrym pomysłem dla zawodników. Dobrze. Rafał Pruski, prezydent miasta Bydgoszczy. Panie prezydencie, uczestniczył pan w niedzielnych zawodach rangi Pucharu Polski Kajak Pro. Jak oceni pan swój udział w dzisiejszych zawodach? Jestem zadowolony, jestem oczywiście amatorem, a tutaj sporo osób to są zawodowcy, czynnie uprawiający tą dyscyplinę teraz albo w przeszłości. Także popłynąłem na 200 metrów 44 i kawałek sekundy. Dobry wynik, także dla mnie to oczywiście zabawa i pewna forma promocji dla kajakarstwa, dyscypliny ważnej, ponieważ przynosi medale olimpijskie także i dla Bydgoszczy. Ciężko było panu prezydentowi odnaleźć się na ergometrze? Nie, no to jest oczywiście jedyna forma, gdzie mogę rywalizować z najlepszymi, ponieważ w takim normalnym kajaku, jaki tu stoi z tyłu za nami, laik czy amator nie jest w stanie w ogóle utrzymać się nawet sekundy, więc jest to kolejne spotkanie ze środowiskiem, którym dość często bywam, ponieważ moja córka jest kajakarką, więc w wielu zawodach uczestniczę, spotykam się, dopinguję. Jest to wspaniała grupa ludzi, mocno zaangażowana w ten sport i sport może nie aż tak medialny, ale sport piękny i trudny ze względu na bardzo mozolny trening przez cały rok. No właśnie, pan prezydent wspomniał, że w zawodach bierze udział także pana córka. Jak oceni pan jej występ? Dzisiaj chyba najlepiej nie poszło, bo tak patrzę na jej minę, ale trener przypominał, że jest to forma zabawy. Oczywiście każdy sportowiec nawet w tej zabawie szuka rywalizacji, ale kajakarze w zimie naprawdę nabierają siły, nabierają masy, wytrzymałości. Pierwsze sprawdziany na wodzie są w lutym, więc jest to akurat taki okres dla nich trudny do pływania. Mogą się zdarzać kontuzje, stąd najważniejsze, aby one się nie zdarzyły. Wiem, że tutaj niektórzy musieli zrezygnować właśnie z udziału w finale, ponieważ ergometr bardzo mocno przypomina ten ruch prawdziwy kajakowy, ale akurat przy sprincie, przy 200 metrach mogą zdarzać się kontuzje, więc szkoda zepsuć sobie sezon właśnie dzisiaj, nadwyrężając siłę.